nienawidziłem swojego ojca. I nigdy go nie rozumiałem, to chyba jeszcze gorzej. Cokolwiek się działo, zawsze miał do mnie pretensje. Nigdy nie stanął w mojej obronie. Nawet jak mnie pobili w szkole, zabrali mi kurtkę, buty, to tylko na mnie nawrzeszczał. Po co mi to mówisz? Zapomniałem o tym. Albo chciałem o tym zapomnieć. Ty mi o tym przypomniałeś, że czułem się jak śmieć. No tak samo, wiesz? Przepraszam. Chciałem dobrze dla ciebie. Tak samo jak twój tatuś? Nie wiem. Zacięliśmy się na siebie. Zresztą widział, że chyba wyrasta ze mnie niezły gnojek i... nie wiedział, co ma robić dalej. Wiesz, to teraz ty już powinieneś wiedzieć, bo robisz dokładnie to samo, co on. Nie wysłałem cię do tej szkoły. A może powinieneś, bo patrz, jaki świetny facet z ciebie wyrósł.